teraz pod spodem? Nie ma nic. Zobaczymy, co jest w środku. Zaklejone mocno. Pod karmiarce ich jest dużo. 2, 4, 6, 8 ramek. Spokojne. Nawet nie zestresowane jazdą. Mocno zakręcone, co? Mocno propolisują. Czego to czmatki nie ma? Mam to, że budują, bo nabis. No gdzieś 3/4 na kropu. Nie, nie weź to ode mnie. Pokaż drugą stronę. Matki nie widać. Od góry też nie ma, czyli ta jest pokarm. Od niej zalana. No to będzie pierwsza ramka do jedzenia. Nawet nie musimy ich wody mieć, są takie spokojniczkie. Nie wzięliśmy. No ale. Coś tam idzie. Druga ramka, cała jedzenie. 95% z jednej strony. No i z drugiej strony takie 80%. Weź zobacz pod słońce, czasami nie ma tam. Nie ma, jest tam pokarm. Pokarm, jest okej. Mamy, nie ma. Szukamy dalej.
trzecia ramka. Aby za to parać wściekają. To ruchy. Czekaj, muszę złapać wygodnie. Widzę, że zasklepiają jedzenie. Tu jest takie 60% jedzenia zasklepionego. No prawie cała ramka jest. I widać, że reszta to jest jeszcze nie zasklepiony papier. Mateczki brak. Matki na trzeciej ręce nie ma. Dobra. No, zaczynają się denerwować. Na razie nie wiem, co wyjść. Czwarta ramka. Musisz chyba odsklepić. Zaklejone mocno. Tą stronę tam. Matki nie widzę. Dużo pszczół. No co, trochę jest jak sklepionego pokarmu z jednej strony. Widać młode pszczoły. Sam pokarm. I sam pokarm. Damy im miejsce do pracy, nową ramkę. Będza trochę odbudowana. Rzeczne są. Na tej. No i na tym zrobię, jak tutaj jest tak dużo na tej. Tutaj przesunę. Na ścianach prawda? Dalej szukamy matki. Później odmijmy to, nie zajdą w dół. Z tej podkarmiaczki zrezygnujemy. Ramką wsadzimy. Druga ramka do odbudowy. Matkę damy na środek. Gdzieś ona musiała iść na bok. Tylko ramka jakaś przyda. Może wypoczymy. Piąta ramka. Oczywiście mówimy to tylko po to, żeby opisać później. A teraz, żeby mieć jasność. Czerw w środku, tu matka to może być. O, tu jest czerwiąca. Słuchaj. Jest ich trochę, pracują. Zakrywają czerw. Trochę pierzgi. Trochę pyłku. I tu larwy są. Pokaż, gdzie? Tu przy tym z boku. Czyli gdzieś tu matka chodziła. Karmią larwy.
patrzymy na drugą stronę tej ręki. Też mamy czerw. Jedzenie i, u góry. I tutaj zobacz, też jest świeżo zaczerwiona na tej lance. Tu po prawej stronie, tu. W tym miejscu jest czerw, tu. Właśnie ja nakierowałem ramką. Tu widzę pyłek. O, jest, 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 jest. Tu matki nie widzę. Na piątej ramce. No, zaczynają poznawać nowe miejsce. Oblatywaczki muszą włączyć GPS. No, na wiosnę się te ramki stare wyrzuca, akurat będzie. Szósta ramka. Tutaj odpaliliśmy tutaj dym, ale wcale go nie używamy. Nie chcemy drażnić pszczółek. One są bardzo spokojne. Też jest to dużo. O, jest mamuśka. Jest mamuśka. Nagra, jaki ma opalitek. Tegoroczna z niebieskim opalitkiem. Numeru nie mogę nagrać. Później będzie widać. Chodzi. Zobaczymy. Te dwa nie widziałam też. Także jest u góry pokarm zasklepiony. Parę rozstrzelonych. I jest zaczerwionych trochę jajeczek tu mamy. Z drugiej strony. Machamy, żeby je trochę rozgonić, żeby zobaczyć, co tam jest w środku. Środek zaczerwiony. Czy tylko larwy? No larwy złożone jeszcze, czerw nie jest kryty. Nie jest zakryty. Dobra, wsadzamy. To już wiemy, że mamania jest. Chodzi sobie. No, to widzimy, spaceruje. Po mnie też spacerują pszczółki. A widzę, po prostu też pszczółki chodzą, tak. Na siatce też. No, ale on jest jeszcze tym szczęśliwcem, który nie został zaatakowany. Przywitany. Przywitany, tak. Jeszcze dwie, no to dwie wejdą. No i ostatnie dwie ręki. Siódma. Pszczółek dużo, czerwi mniej. Będzie pokarmu, nie to było skrajne. Zapewne. No to jest dokładnie. Raczej powinien być sam pokarm. Słońce widać. Sprawdzajmy na to. Czyli sam pokarm. No i chyba pszczół więcej jak w naszym nowym. Teraz. Bernard się bardzo. I tu mamy chyba na dole trochę czerwu. Jest czerw. No dosyć ładnie zbity. I młoda pszczoła się tu nawet wygryza u góry. Gdzie? Tu na środku pod pokarmem. Tu, o, ja ci najadę. Zobaczymy młoda. O, jest młoda pszczółka, wychodzi, zobaczcie.
narodziny małej pszczółki. Teraz nie. Czekaj, włożymy wszystko w pokarmiaczkę, to dopiero sam koniec. Czy musimy to jakoś tu wcisnąć z czasem. 2, 4, 2, 4, 6, 8, 9, 10. Co to za piszczy? Coś dziwnie piszczy. Ósma ramka. No, tutaj jedzie jeszcze na dole. Mają miejsce do odbudowania. Szukamy wszystko. Zakitowałem. Ta jest pusta. Jest pokarm od góry. Ramka to trochę pokarmu, zobaczymy z drugiej. Wierzga i pokarm. Wierzga. Zabrał najchętniej. Na razie nie zostanie. No tak, trzeba będzie je stąd wygonić, żeby przeszły do nowego domu. No, teraz to najgorsze. Mamy 10 ramek, matka jest. Musimy wyjąć podkarmiaczkę i wyprowadzić je ze starego domu. Jeszcze jest dla tych. Kwestia, czy on tam ma ją pełną podkarmiaczkę. Najszybszy sposób, żeby je usunąć, bo miotłą to jest tylko rozdrażnienie, a tak one spadają trochę do ramek. Bo ta jest nieotwierana. W środku jest dużo, nie? I jak z niej wyciągnąć? Zbita na amen? Co? I trzeba będzie ją zostawić tutaj. Myślę, że wyjdą. Zostawimy. No, trochę się zrobiło koło nas wesoło. Wstawimy ją tu, przy łóżku. Nie, nie. Mrówki po tobie chodzą. Mrówki? Taka mrówka ze skrzydełkiem. Ja już dostałem jedzenie. Już są na zimę dokarmione. Rozdzielimy dennicę i co? Będziemy wymiatać. Chyba czas założyć rękawiczki. Mam ci pomóc. No na razie będę spróbował je. Nie bardzo. Zobaczcie, co się dzieje.
musimy je zmiatać. Okay.